Ej, dzień dobry. Się dzieje w tej grze? Oj, się dzieje. Tutaj w poprzednim odcinku znaleźliśmy wisielca, pęk. I teraz jakoś musimy się tam przedostać. Podejrzewam, że tam gdzieś będziemy przechodzić. Tutaj, pyk, musimy to zasrane Yeti ominąć, bo chyba on tu jeszcze się pojawi. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje i później będziemy kierować się chyba w stronę kopalni, bo... Tak... Tak, inna droga do kopalni. Dobra, już teraz widzę, szukamy innej drogi do kopalni. Jest mi bardzo niezmiernie miło, że tą kopalnię... Fakt, nie, nie, stój gdzieś jakoś. Tą kopalnię odszukamy, ponieważ jeżeli ją znajdziemy, to będzie koniec gry. Ja ogólnie nie lubię końców gry. Ale im szybciej to skończymy, tym chyba lepiej. Dobra. Potrzebujemy liny. Czyli tam jest nasz cel, na dół zejść. Dobra. Lina. Halo, lino? Przepraszam, ale musiałem zabrać stąd linę, żeby... Żeby co? Spiąć się do nieba. No, zabawne. Nie da ci więcej liny, to możesz mnie odciąć i ją sobie zabrać, bo i tak nie będę... No spoko, rozumiem. Nie możemy z tej siatki tutaj, bo to chyba są siatki na ryby. No przecież patrzcie, ile tu liny jest, a ty, ja nie mogę tego ruszyć. Fuck. O, tu też nie mogę przejść. Co teraz? A, górą, dobra. No nie bardzo chcę, nie bardzo. Nie, tu jest ten... Miejmy baterię. A to chyba trzeba stać. Nie mam baterii więcej? Mam, dlaczego nie mogę zmienić? O kurde, idzie, 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 idzie. O dobra, teraz załapało, że mogę wymienić baterię. Jupi. Fuck, ale on jest tak trochę... Blisko cały czas, jak ja go mam ominąć? Tu możemy zaskoczyć? Chyba możemy. Dobra. No ale tu się już raczej nie wespnę. A może jakoś? Boże, jaki on jest upośledzony! Mały kamień! Nie wejdzie na ten mały kamień. Też nie ma żadnego przejścia. No to ja muszę jakoś z tym... ziomeczkiem sobie tu poradzić. Kompletnie nie mam pomysłu, jak on tu cały czas, że tak powiem, chodzi. O dobra, nie ma go. O, wraca. Mnie tu nie ma jak coś. I tak mu w tył głowy taką mukę. Bęk! Dobra. Groźna muzyka się załączyła. Wow! Wow, wow! Fuck, chyba ten drugi się obudził. O, Jesus. Oh!
Fuck! Fuck, 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 fuck! Co, jesteśmy dalej w tym miejscu, tak? To sobie... Zrobiłeś już temu? Zrobił sobie chyba. Czy nie zrobił? Zrobił, dobra. Dobra, patent jest taki... Że się nie będę tu skradał, po prostu polecimy YOLO. Znajdziemy tą linę. I jak znajdę linę i nie uda mi się wrócić... Fuck. O, jest! Nasza lina. Chyba. Tak mi się wydaje. Nawet nikogo nie zaalarmowałem. To jest dosyć... interesujące. Oderwiemy? Tak, oderwie. Dobra. To spadło. Są pieprzone kaktusy. Bujaj się, typie. Nie, zostaw mnie. Dobra. Plan się udał w jakimś tam stopniu. Kurwa, strzela do mnie chyba. Dobra, dobra, dobra. Przeskakuj, używaj szybko liny i... Czy on to zrobił sam? Chyba zrobił to sam, dobra. I ciśniemy w dół. Dawaj, podejrzewam, że nie mam tą linę odetną. No ale zjeżdżaj. Fuck, jak to musi boleć z tymi jeszcze jego rękami. Ojej. Złaj szybko, złaj, złaj, złaj. Wow! A, ale Yeti się zabiło. Dobra. Dobra, przynajmniej mamy ten. Bądź oczyszczony. Oczyściliśmy ich, proszę bardzo. Wyjaśnieni. Szkoła. Kurwa mać! Nienawidzę szkoły. Znaczy, nie, że w życiu tam prywatnym i tak dalej, ale w tej grze nienawidzę szkoły. Chociaż ze szkołą to były takie motywy. Czasem się lubiło, czasem się nie lubiło, no. Jak u każdego chyba. Dobra. Ewidentnie jesteśmy na dachu. Tu biega. Bo przynajmniej mam takie wrażenie.
Wierzyłem, że to jest zły pomysł, żeby iść za tymi łapami, ale chyba innego nie mam. Czy to będą nasze drzwi? A nie, tu są jakieś. Kurde, ile tego śniegu tu jest. A my sobie tak chodzimy po nim, nie? Nie zapada się. A nie, robimy ślady, wow. Tam jest furtka, to tu mamy iść, dobra. No, nie wiem, czy ja chcę. Wyjścia nie mam, ale no nie bardzo chcę. Ile mam baterii przede wszystkim? To jest? Dwie i bandaże trzy bądź cztery tam były. Tutaj w szkole na szczęście nie musimy zużywać bandaży. O, tu jest jasno, dobra. Nie mogę tego otworzyć. Co się dzieje? Aha, dobra. I z góry jeszcze schodzi. Zeskocz! O kurwa. One shot, headshot, jakbym rzekł. Ale chyba trzeba zrobić takie coś, jak wykombinowałem, tylko nie wiem, którym się zeskakuje. Krzyżykiem na pewno nie, gałką do dołu chyba też niespecjalnie. Du, 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 du. Dobra, to nie przyspieszyło. Kwadratem, dobra. Chyba kwadratem. Tu nie. Na zewnątrz, dobra. Czyli na zewnątrz jesteśmy chyba bezpieczni od tego czegoś, chociaż nie, bo ślady ten były, stóp. Więc on tu w jakiś sposób musi chodzić. Nie wiem, gdzie iść. Nic mnie tu nie kieruje. No przynajmniej te ślady stóp były. Tu są drzwi, których nie otworzymy. Przez okno tutaj raczej też nie damy rady wejść. O, tu są jakieś wrota, które stoją przed nami. Zamknięte i okno też nie bardzo. Szybko jakieś rozwiązanie, bo nam już jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Nie wiem, czy coś nam się z tego powodu może stać. O, możemy tu przeskoczyć. Czy mi się znowu udało zrobić jakiś magiczny glitch, dzięki któremu mogłem przez okno przejść? Dobra, nie kombinuję, bo jeszcze się w jakieś złe miejsce wpieprzy. Tu nie wejdziemy, to pewne. Tu też nie wejdziemy. Jak się tak częsie, to znaczy, że albo nas będzie straszyć, takie mam odczucia. Albo nas będzie straszyć, albo... Nie, już tu nie wejdziemy w interakcję, to co ja mam zrobić? Albo, że idziemy w dobrą stronę. Jedno z dwóch, tak mi się wydaje. O, są drzwi. Zamknięte! Poważka.
Znalazłem jedne, jedyne drzwi, które mógłbym otworzyć, tak mi się wydaje. Jeszcze są zamknięte. Tutaj coś jeszcze może być, bo tu nam świeci... Tak jakby exit z drugiej strony, ale nie. Fuck, no nie wiem co robić. Pierwszy raz w tej pieprzonej szkole, nie wiem co robić. Przez okno nie da rady, bo jak? Ale tam będziemy mogli być, bo jest kartka. Tylko jak się tam dostać? Coś tu ruszyć, przesunąć? Wow, ja myślę, że to jakiś ten leży. Jakiś znak zerwany albo coś. Tu takie dość ciekawe wejście do szkoły. Dwie baterie. Jest ser. Ale przez to będzie chyba ciemno wszędzie. Zablokowane. Coś ty. To co dalej? Blokuje tam ktoś? Halo, potworze. Coraz bardziej zawiłe to się robi. Z tą szafką coś zrobimy? No nie, nie przejdziemy. Nasze tu panie. Ale co to oznacza? Że to jest zablokowane. To oznacza, że nam się odblokowało inne przejście? No ni cholera. Może jakaś inna studzienka. Czekajcie, tu mamy jedną. Nie, to chyba randomowo się części ten obraz. To jest ewidentnie zamknięte, tam nie pójdziemy. Tutaj jest zero interakcji. Tu mamy drugą studzienkę, dobra. Strach się bać tam wejść. No ale dobra, do odważnych świat należy. Nic nie ma, nie? A tam tak... Bardzo niemiło miga światło. O co chodzi? Przecież to się zaraz przede mną wrespiło. To mnie chyba goni. Jesteśmy w naszej ukochanej szkole! Siabadabadam! Tutaj bym w ogóle coś postawił, żeby to nie weszło. Nie można więcej bandaży, dobra. Czekajcie, bo mamy... dwoje drzwi i oba się otwierają. Tylko jedne, dobra. Dzięki twórcy za ograniczenie mi możliwości i swobody poruszania się.
A mnie w sumie w tej grze cieszy. Wow, byliśmy tu, tu jest ta kartka. No. Jesus. Wow. Jessica. Jess. Hey. Ale gdzie? Jessica, can you hear me? Jak tu jest ciemno nawet z podczerwienią? Dobrze, że jestem pomysłowi, sobie odpaliłem to. No musi to całe powiedzieć. Ktoś mnie tu przestraszy, bo jest tak ciemno. Kurwa mać. Czy to specjalnie mi rozładowało baterię? Czy my gramy? O, gramy. Dobra. To mi chyba specjalnie rozładowało baterię, żebym zmienił, on odstawił. Mogło to kogoś przestraszyć zdecydowanie. Nie powiem, że nie. A, czyli my stąd tak jakby? Musimy iść w drugą stronę. Znowu druty kolczaste jakieś? Nie, dobra. Tym razem spokojnie. Spokojnie w tej grze, no faktycznie można być spokojnym. Co rusz. Tu nam coś nie zostawili. Jakieś jezioreczko mamy, co? Ale gdzie my mamy to jezioro tam? Nie przejdzie, Boże, jakie tu są ściany poustawiane. Żebyśmy szli tylko najgorszą drogą. No, te nieboszczyki wchodzą do wody. Trędowaci czy... Dobra, zamknięte. Okno jest zabite. Czyli dupa. Tu są kolejne drzwi. Też zamknięte. Lipton. Tu nie przejdziemy przez to okno. Zero interakcji. To może być coś niedobrego. A tu tylko przeciąg. Tak mi się wydaje. I ewentualnie jakieś martwe ciała, bo strasznie muchy latają. Nie widać, ale słychać. Tu będzie chyba wejście, co? Tak, tu można wejść. Z każdej strony można wejść, wyjść. A to jest zaryglowane, dobra. Fak, ciemno tu i w ogóle. Obskurnie. Tak naprawdę tu nic nie ma. Bateria znowu zaczęła szaleć, szybko się kończyć. Dobra, jaki mamy cel? Przepraw się przez jezioro. No, spoczko. Chodźmy obczaić to jezioro. Tu mam jakąś łódeczkę. Nie, dziurę.
dziurawa. Czyli mamy koniec, tak? Koniec drogi? Nie, do góry można. Dobra, bo nam zaczyna świrować. Coś ładnie tutaj krzyczy, dźwięki też są ładne. A tam przy tym jeziorze na molo nie ma czegoś? Jest latara, więc możliwe, że i baterie by były. Tutaj nic nie widać. Tu coś ładnie. Nie, to chyba woda była. Ale dobra, tędy przejdziemy przez to jezioro. Nie wiem, o co mu chodzi. Jakieś światełka, ten coś? Pokażę, co ci chodzi. Droga do Damaszku. Ale pokaż, bo ja nie wiem, o co chodzi. O, pominąłem już trzy. Tower. A radio tower. Microwave relay. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. W ten sposób, okej. O, tu mamy tylko 6. To będzie krótki chyba rozdział. Tu jest trochę więcej. A tu są tylko... Czyli ten ostatni rozdział będzie w chuj krótki. Ten będzie taki w miarę. Ten będzie dłuższy. Tutaj tylko 2 w księdze Hioba. A nie, to są ostatnie. No, tutaj chyba masz po 4. Dobra, czyli mniej więcej większość gry chyba przeszliśmy. Tak mi się coś wydaje. Chodźmy dalej. No tam... Tam jest bardzo mało tych zapisów wszelkiej maści. Czy my coś widzimy tu? Dobra, coś widzimy, nie jest potrzebna nam bateria. Nie no, tutaj naokoło. Pyk, pyk, myślę, że jesteśmy w stanie ominąć to jezioreczko. Gdzie mamy iść? Nie, tędy to my przyszliśmy, więc mamy chyba iść tu w dół. Okej. Interesując. Bo tu jakieś dziury nie było, żeby się w coś nie wrąbać. Poważnie chcesz to zrobić? Nie, ja ci wierzę. Nie podskoczyłem, ale dobra. On widzę jakoś sam w miarę sobie poradził. Kurwa, własnego cienia się można przestraszyć nawet. Coś tu się zaraz zacznie robić, bo... Niemożliwe jest to, że wydarzenia z tym naszym kolegą... siedzącym na swoim przyjacielu... To był szczyt możliwości, jaki gra nam może zaprezentować. Tu możemy wejść, bo jest kartka do znalezienia. Tu mamy linę, ale chyba jej nie potrzebujemy. Fuck. Co wyście się tak za... ryglowali tutaj. Czy to są normalni? Mark Aron. Jeżeli to znaczy, wracajcie do bramy świątyny i powiedzcie papie Knotowi, że tutejsza Graza i Drymka wystawiła na próbę nawet moją wiarę.
Boga. Człowiek sam nie da temu rady. Aha, czyli tutaj muszą się jeszcze fajniejsze rzeczy dziać. Dobra, moi drodzy. Póki co dziękuję wam za uwagę, bo ja podziękuję sobie za jeszcze gorsze rzeczy teraz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.